Gdy stamtąd odszedł, udał się wraz z uczniami do swego rodzinnego miasta, Nazaretu. Gdy nadszedł szabat, Jezus udał się do synagogi i nauczał. Wiele zgromadzonych tam osób pytało ze zdziwieniem, skąd u Niego tyle mądrości? Jakie jest źródło mocy, która przepływa przez Jego ręce? Inni jednak mówili, przecież to zwykły cieśla, syn Marii. Czyż Jakub, Jozes, Juda i Szymon nie są Jego kuzynami? Także Jego kuzynki mieszkają pośród nas. Takie gadanie sprawiało, iż w ludzkie serca wkradało się zwątpienie co do Jego osoby. Jezus zaś podsumował to w ten sposób. Nigdzie prorok nie jest bardziej lekceważony niż w swej ojczyźnie, pośród swych rodaków i we własnym domu. I nie widząc możliwości, by znakami mocy mógł tam kogoś przekonać do głoszonego przesłania, uzdrowił jedynie kilku chorych, wkładając na nich ręce. Poruszony wielkim niedowiarstwem, z jakim się spotkał w Nazarecie, opuścił miasteczko i zaczął nauczać ludzi po okolicznych wsiach. Początek 6 rozdziału Ewangelii Marka jest dedykowany szczególnie Tobie, jeśli czasem czujesz się niedoceniany. Często w życiu spotykamy się z sytuacjami, gdy inni patrzą na nas z góry, nie wierząc w nasze możliwości. W tych słowach odnajdujemy Jezusa, który doświadcza podobnego traktowania. Nigdzie prorok nie jest bardziej lekceważony niż w swej ojczyźnie, pośród swych rodaków i we własnym domu. Te słowa wyrażają prawdę, którą wielu z nas doświadczyło. Ile razy wracaliście z nowym pomysłem, pełni entuzjazmu, tylko po to, aby usłyszeć: przecież znamy Cię od dziecka, co Ty możesz wiedzieć? Czyż to nie brzmi znajomo? Bo ja jako kaznodzieja usłyszałem to kilka razy w moim rodzinnym mieście, ale nigdy daleko od domu. Współczesny świat zmusza do porównywania i potęguje takie zjawisko. Mimowolnie dokonujemy autolustracji, oglądając fotografie modeli i modelek w internecie. Jesteśmy też jak Jezus w Nazarecie, otoczeni przez sceptyków, którzy zamiast patrzeć na nasze osiągnięcia, skupiają się na naszej przeszłości lub pochodzeniu. Ale co Jezus zrobił w obliczu takiego traktowania? Nie poddał się. Nie pozwolił, aby ograniczenia innych stały się jego ograniczeniami. Nie potrzebował aplauzu, aby wykonywać swoje posłannictwo. I tutaj jest to lekcja dla nas wszystkich. Pamiętajmy, że nasza wartość nie zależy od tego, co inni o nas myślą. Jeśli czujecie, że ktoś patrzy na was z góry, pamiętajcie o Jezusie w Nazarecie. On też został niedoceniony. Ale to nie zatrzymało go w jego misji. Wyobraźcie sobie, że Jezus wraca do Nazaretu w koszulce z napisem: uzdrawiałem, karmiłem głodnych, wypędzałem demony, a wszystko, co dostałem, to ta kolorowa koszulka i kilka bluzgów. Czasem trzeba nabrać dystansu do sytuacji, w której się znajdujemy, nawet jeśli świat nie dostrzega naszego potencjału. Zachęcam was do refleksji nad tym, jak my sami reagujemy, gdy ktoś wraca do naszego Nazaretu. Czy jesteśmy otwarci, czy może patrzymy z góry, skupiając się na tym, co już wiemy o tej osobie? Niech ten fragment przypomni nam o potrzebie otwartości i akceptacji, bo każdy z nas może być prorokiem, nawet w swojej ojczyźnie. Niech Bóg nam wszystkim błogosławi. Amen.